Może by one zagrać, bo go nie było. Czemu ja mam po polsku tą grę? Zagram to. Co to w dupę jest? Co to za skiny? Skąd on ma już tyle skinów? Ale co to jest? Partiatik! Live. Dobra. Yeah, pierdzielę, gram na Vayne. Zobaczymy. To chyba tarczę, co? Tarczę zagrać na Vayne, czy nie? Nie no, muszę tarczę. Tarczę zagrać? Pierwsze to lecimy, Alin. To jest draft? Nie, to jest ranked na ten D2. Ogólnie jestem nieklasyfikowany z geografii, bo mam ją ostatnią i mam do 16:15 i byłem tylko na 3 lekcjach u baby i gizdę. No to musisz pochodzić teraz chyba. Kiedy jest koniec semestru? Pojawiły się stwory. Ja chyba nigdy nie miałem nieklasyfikowania. A czy nie, no pod koniec szkoły to tam z polskiego to ciężko było. To już unikałem co się da. Ale to inaczej, bo ja miałem obecności, ale mi tak źle szło, że jakbym chodził, to może bym już tej dwójki nie miał, co miałem. Także walka była. Tak się nie lubiłem z wychowawczynią moją. A ona była od polskiego, że tragedia. Ale nie, no bo to raczej nikt się przepadał za nią, ale chyba mnie szczególnie nie lubiła i ja jej. Ja nigdy nie miałem poprawki. Jak to poprawka w ogóle wygląda? Coś tam robi? I w ogóle istnieje coś takiego jak poprawkę z WF-u, czy nie? Tak? Naprawdę? Myślałem, że to jest skam zawsze. Ty, to letal tempo ładnie oddaje. O, na kugra. No ta. Ale ja gram Ignite. A no, trójkę, oj, oj, oj. Życie tu może nie oddać zbytnio. Twoi koledzy się pokłócili w League of Legends i jeden do drugiego jedzie jutro, a na Discorda się znają. No co, jak masz kolegę napinacza, no to musisz chyba zmienić kolegę. Ja pierdziele, co ty w dupę piszesz na tym czacie, chłopie. Czemu turet jej nie uderzy? Co jest z tym turetem pieprzonym? Nie wiem, turet mnie oszukuje, widzowie, na tego. Na uderzenia w nią, hity. Lepiej uważać. Ja pierdzie, ona mnie wnerwia. Widzieliście tego laga? Nie no, śmieszy mnie ta gra.
Śmieszy mnie po prostu ta gra. Śmieszy mnie ta gra, słyszysz? Śmieszna jest ta gra. Kiedyś chłopu na lidze podałeś adres i kod pocztowy, ale po tych 2 latach nadal nie przyjechał. Ja pierdzie. Ja nie wiem, no. Zabije mnie? Nie. W sumie jakby flash był, basic attack, quick hit, chyba byłby możliwy kill. A sorry Kuba, to zauważyłem, ale wiesz o co mi chodzi. Co, powinieneś zabić. Uuuu! One te podobarte? Poprawka, piszesz tematy w wakacje i je rozwijasz z Kalego roku. Przychodzisz z tym na poprawkę, oni nawet na to nie zerkają i mają w dupie co tam pisze, tylko dostajesz test, potem ustnie i zdejesz S. No to co? Easy w dupę. Ta poprawka to jest takie formalność, rozumiem. Tak żeby tylko, żebyś... miał z tyłu głowy, że nie zdałeś, tak? Ale tak naprawdę to nic nie robi. Chcę zrobić jak mam 2 nieklasyfikowania na 2 przedmioty, co się kończą w 1. półroczu w grudniu. Myślisz, że jest szansa 30% frekwencji? Jak będziesz chodził na w dupę kółko matematyczne, jeżeli to matematyka, to ta, dogadaj się z babką, mów tak. Ja pójdę na kółko co tydzień, w każdym grudniu, co tydzień. Ale niech pani wpieprzy mi te 30%. Jest, chłopie, dogadaj się, o. Co ty myślisz, że oni cię chcą trzymać? W pierwszej klasie, czy tam której ty jesteś? Mi się to nie widzi. O, na buta poszła, to jestem w dupie, bo nie podejdę do niej. Ja zdawałem chemia, matematyka... Nie chemia. Matematyka zdawała... Kurde, nie pamiętam, z czego ja zdawałem. Nie, chyba... Ona przeżyła? Co? Czemu? A, bo R-kę miała, myślała, że mnie ogra. Poczekaj, ja chyba z chemii zdawałem, ale nie pamiętam teraz, bo ogólnie mi... gówniano poszło to rozszerzenie, to co go nie pamiętam, więc dlatego go nie pamiętam. Co mi mogą zrobić? Co, tepek tu leciał? A ty mnie straszysz, widzę. Jakbym zdawał maturę 50 lat temu, też bym nie pamiętał. Do 4. klasy 2 przedmioty zawodowe mam. A, ty masz techniką? No to dogadaj się w dupę, na pewno się dogadasz, jak już tego nigdy nie będziesz miał. Przedmiotu. Chłopie. Jak ty nigdy tego przedmiotu już nie będziesz miał, myślisz, że oni cię chcą trzymać w 4. techniku? Oni chcą jak najszybciej się pozbyć uczniów, oni nienawidzą uczniów. Dogadaj się, powiedz, że będziesz chodził na dodatkowe zajęcia. Co tam, któryś dzień i luj. Nie wiem, co ja drugie powinienem pójść, to dałem E. Ale bomby. Gdzie szmatą uciekasz. To mi się podoba, jak ty masz zasięgowego top lanera, to jest piękne.
prawda? Widzowie? Nikt nie lubi zasięgowych top lanerów. Chyba, że sami tym gracie, to luj. Ja czasem gram, ale to tylko dla widza. Moja nauczycielka od matmy udupiła swojego syna. Nie dopuściła go do maturki, sadwie. Co jak wiedziała, że ma syna ćwierć inteligenta, który zaniży staty. No to nie dopuściła. Ilu? Ale ma teraz większą zdawalność jako nauczyciel ona, że wiesz, że ludzie, którzy uczą się u niej, mają dobre wyniki. Więc może będzie... Nie da się chyba jako nauczyciel jakoś więcej zarabiać, nie? Bo to jest z góry narzucona pensja. Tak, to jest państwowa. No i git, Rukasze, no da się, tylko trzeba ogarnąć, no. To oni nie chcą, ja miałem typa w ogóle, co chyba dwa razy nie zdawał w gimnazjum. Knighta puściłem ze strachu trochę. Niepotrzebny jednak, bo widz tu był, ale okej. Nie mamy go? Ej, te letal tempo oddaje tak bardzo, czy co? Bo nie wiem. Tupy jest. Takie oroż do luj. Pięknie jest. Co ja chciałem powiedzieć? A, że miałem typa, co dwa razy w gimnazjum nie zdał i w naszej klasie był. I, no mówię wam, nauczyciele wszystko robili, żeby ten typ zdał do drugiej klasy gimnazjum. Oni już mieli nawet w dupę, że on nie chodzi. Jakieś tam zaliczenie miał, to jakieś takie mu dawali jak dla chłopa, co ma dodatkowy chromosom. Tylko po to, żeby go przepchnąć, żeby go wypieprzyć z tej szkoły, no bo... To chyba ogólnie źle wpływa taki typ, co jak ileś tam razy nie zda na klasy i nie wiem, czy oni się go chcą pozbyć po prostu? Czy coś takiego? No nie wiem, ciężko im powiedzieć. Ja pierdziel. Sadwie. Nie mogę! Kurde, no w dupę, no padniesz kiedyś. No, z widzem. Dawaj, dawaj, tankuję. O, zabiłeś. Fajnie. Ty jest 20-10. Najgorszy lektor według mnie w szkole? Według ciebie dziady? Nie pamiętam szczerze, ja te lektury trochę miałem w dupie niektóre. Ja mówię wam, że z polskiego to mi tragicznie szło. Ja polski tam ledwo zaliczyłem w trzeciej klasie, bo tak to zawsze tam ta trójka jakaś była, ale w trzeciej klasie to baba mi chciała udupić, fest. A najgorsze lektury nie pamiętam. Chyba... Nie było czegoś takiego, że jakaś była szczególnie zła, po prostu zależy, czy babka miała ochotę pizgać wszystkich i wymuszać, czy jaki guzik miał bohater w danej scenie, czy po prostu podchodziła do tego luźno, że jak przeczytałeś streszczenie, to dało się zaliczyć na tą dwójkę, trójkę to i wystarczyło mi. A tyle. Czy dziady? Chłopie, tam jakieś streszczenie czytałem i luj.
Ty pierre matmy boisz nawet dyrektor? No to jakaś porypana. Co ty piszesz, Filipek? Znaczy no po prostu wydaje mi się, że da się dogadać z każdym nauczycielem, ale jak mówisz, że jest jakaś specyficzna, to może jest takim wyjątkiem typowym. Kurde. Dało się to ograć, ale nie sądziłem, że ją pokonam tak łatwo, tą Vayne. Ale spoko wyszło tak. Pan Dadeusz jest fajny. Mi się nawet podobał ten film. A książkę to ja pamiętam tego pana Tadeusza. Miałem zaliczenie na następny dzień i po prostu siadłem w jeden dzień. Całego napieprzałem. To ja nawet już nie wiedziałem, co się dzieje, bo to jest cały czas rymowane. Ja nie wiedziałem, co czytam. Po prostu jak zleciałem ten tekst tam parę godzin wypieprzony, nic nie wiedziałem, no i co przeczytałem. Ale tam se odklepałem, że przeczytałem. To dla siebie chyba. Tylko, a film obejrzałem i git. Pamiętam, że miałem z krzyżaków jakieś zaliczenie. Nic nie przeczytałem wtedy tych krzyżaków. I mówię tak, film obejrzę, tam chyba leciał na jakiejś telewizji rano. Nie wiem, czy to było nawet dzień, nie było dzień przed zaliczeniem. Ja wstaję o tej 5 rano na tych krzyżaków, na jakimś pulsie. Taki w dupę nudny ten film. Boże, nie dało się tego obejrzeć. Od razu w dupę zastałem. Wstałem dopiero jak do szkoły szedłem. Nic, no nie dało się. Nudniejszego filmu nie widziałem. A Zemsta chyba najlepsza lektura. Też mi się wydaje. Bardzo mi się podobała. I film mi się podobał. I książka. Zapamiętałem tą Zemstę. I chyba miałem Zemstę na maturze? Czy lalkę? Nie wiem. Ale to akurat takie popularne rzeczy. To dość łatwo zapamiętać tak ogólnie. Ja nie miałem tej zbrodni i kary w ogóle. Nie wierzę! Czemu mi zawsze przeżywają na 1 HP, na tym Ione zasranym? Wesela? Nie pamiętam tego. Chyba film też oglądałem. Ale chyba okej było, no. Mi się bardzo podobała książka, ale to taka bardziej autobiografia chyba. Tylko jak to się nazywało? Kurde, nie wiem jak się książka nazywała, to było o łagrach rosyjskich. Niezła tematyka. Ale jak to, jak coś tam na granicy? Czy jak to się nazywa? Na górze Dis i RB walikałem Subik z Primika i jeszcze z Gigaczadem Nercz. Dzięki, dzięki. Ja pierdzielę ta Vayne. Dzięki za biciki. Nie granica jakaś Zofia. Nie, to był typ, kto napisał książkę. Tylko nie pamiętam, jak się ta książka nazywała, ale była o łagrach. Bardzo ciekawa książka. Kurde, nie pamiętam, może... A, inny świat! Inny świat! Drago, dobrze, dobrze, dzięki widzę, przypomniałeś mi. Zarąbista książka, naprawdę, chyba najlepsza lektura, jaką w życiu przeczytałem, bo była bardzo ciekawa. Taka biografia typa, co z łagru uciekł. Mega dobra książka. I to chyba lektura, którą najchętniej przeczytałem. A ona była dodatkowa, bo to było tak, że są obowiązkowe jakieś tam gówna i dodatkowe książki, nie? Dobra, kolektora idę. Dzięki, Kerny, za subika.
Przeczytałeś tylko Romeo i Julia? Nie przeczytałem tej książki nigdy. A to taki klasyk wielki. Ale Inny świat, no bardzo dobra książka. Hawkinga książki? Nie, ja nie czytałem. Ale chyba ponoć dobre tam są, polecane, nie? Ja pierdziele, jakie dymanko. Co jest? Ja mam Heralda? Ty w dupę! Nie wiedziałem, że mam Heralda. Zapomniałem, że go robiłem, bo gadam z widzami. Tajemniczy ogród. Co to? Nie znam tego. A chłopcy z placu broni to... kojarzy, czekaj, o czym to było? To było coś o powstaniu, bo nie pamiętam. Nie pamiętam tytułu. Nie masz szoku. Dobra, nar. Nie do powstrzymania. Nie no, tajemniczy ogród coś kojarzy ten tytuł. Dobra, naraz, czochy. Jak to ograć? Chłopcy z placu broni to... Jest o powstaniu warszawskim książka? Czy mi się porypało? Tajemniczy ogród to jakimś niepełnosprawnym chłopie? Nie znam tego. Nie znam jednak. Czy będzie next? Nie wiem. Jakaś szansa jest, ale chyba nieduża. Chłopcy z placu broni to była wojna podwórek? A ja, była jakaś książka o powstaniu, pamiętam, tylko jak ona się nazywała? Nie Balladyna w dupę, coś jest jakieś gówno. A kamienie na szaniec! No ta! Kamienie na szaniec, no. Też pamiętam tą książkę. Gdzie ty szmatę uciekł? Nie, po co kliknąłem to? Nie no, kliknąłem E z automatu, a chłop ma barierę. Czy co to było? On ma to. Nie wiedziałem, że on to gra. On wie, że go gonię, czy nie? Haha, Ez! Co ty robisz? Piernoto. Ja nie znam tego, chłopcy z placu broni jednej. Tego, tej książki wysrane. Trochę go mam. Ale jak ci się podoba, to bit. Ty wiedzą o mnie? Jaka szansa? Ty, bo zapomniałem, że w grę gramy. Miałem dać E, W, żeby ten leczyć się z niej. Plan był w głowie dobry, widzowie. W głowie był taki plan, że ja pieprzę. Niestety, w praktyce wyszedł stolec na klatę jedynie. Stary człowiek i morze. Co daje ten zielony smog? To jest podchmielacz pieprzony, gówno daje. A to duży. Ty, bo robią dużego. A ty, a peszybanka, ładnie. Jo pierdzie. Alistarek, dawno nie widziałem. Hachiko oglądałem.
Znam, no znam ten film. Skończy się oddawać kile, o przegracie? Chłopie, jak to przegrać? Z tej gry się przegrać już nie da. Co ty ględzisz? Patrzcie, widzicie, żydowskie jasło w tej minucie już miałem ile itemów. A staty nie były tak dobre jak tu. Po prostu żydowskie jasło bardziej oddawał, proste. Najlepszy, co może być, to żydowskie jasło. Powieść Wiglina? A to mi się ze szkołą nie kojarzą takie książki, już to każdy zna. Sojusznik pokonany. Albo inwersję naszego wymiaru. Mendel Gdański? Nie wiem, co to w dupę jest? Co to jest? Skąd wy takie książki? To jakieś dodatkowe, czy ja po prostu nic nie czytałem w szkole? Pokrócasz. Szmato. O! Ten obcy kojarzy taką lekturę, ale to co ja tego nie przeczytałem, a to w podstawówce miałem. I się dziwiłem zawsze, bo ja w podstawówce już widziałem film obcy. Ten Alien. Ja się dziwiłem, czemu książka się nazywa Ten obcy. I mówię, co to w dupę jest, o kosmitach? A to jakieś... I dlatego mi się tak, ta książka tak nie podobała, bo nie była o kosmitach, tylko jakimś dupę dziecku. Żeby był obcy dla innych. I to mi się tak nie podobało w dupę. Przyzdurne, gdzie alieny? No nie ma alienów, to po co to czytać? Mały książę? No tak, ale to też raczej taka książka, co każdy kojarzy. No trochę przytrolowałem ostatnio parę akcji, widzowie. Nie kończcie tak szybko. Przyjemnie się gra. Ej, tu wart stoi, co tu się dzieje? Antygonę pamiętam tylko z tego, że była krótka. Penta? Kurde, no to nie jest kwadra? To co to jest? Jezus Maria! Gdzie on jest? Nie wyjdzie już. Za bardzo spocony ten chłopina. Sadgę. Penta? Gdzie jest Penta? Gdzie jest w dupę Penta? Złodziejstwo, tylko nasienie. Ja pętę miałem. Przygody tą kasjera, ale to też ja tą bajkę taką oglądałem. Czy można nexta? Nie wiem czy będzie, ale witam, witam. Z tymi puszczy. Też film kiedyś widziałem. I one lepsze od żydowskiego jasło? Nie, nie, wydaje ci się. A czy ogólnie pod tą runę byłby lepszy? Bo łatwiej uderzyć jakimś hitem, tak mi się wydaje. Ale to też wiesz, nie? Kumasz? Lekki... ten.
80 dni tego świata, to ja też taki film widziałem, z tego książkę nie ma. Ja tylko filmy oglądam, widzowie, nic nie czytam, iluj. Czytam tylko, czy ten, kiedyś czytałem tak, czy opis patcha jaki jest. A potem już Winnerwariana oglądałem. Cię szczekam, to chyba od dawna, od zawsze nagrywa, co ja pieprzę. Nigdy sam nie przeczytałem opisu patcha. Okłamałem was, sorry. Dobra, lecę po nią i sobie zresetuję tym R-kę. Siema. Kurde. Gdzie moja R-ka zresetowana? Gdzie? W dupie. Widzę. Nie oszalałeś? Przecież się przemieszczać pytanie, nie mogę! Co mi się stało? Mam pytanie, jak wypożyczałeś czy Whiteheart'o i Lezy do dziś w chacie? Ze szkoły no to oddawałem, ale kiedyś wypożyczyłem książkę Pokémony, bo jest... Były takie książki kiedyś. Whiteheart'o. Wypożyczyłem książkę Pokémony. Stała się moją książką. Ale to chyba dlatego, wiecie czemu? Bo biblioteka się zamknęła. I nawet nie mogłem tego oddać. Ale i tak bym nie oddał. To moje Pokémony i luj. Co tym Pokémona będziesz kradł? Ale że takie książki kiedyś były Pokémony. Niezłe dymy. Ja pamiętam, że kiedyś jakąś inną książkę wypożyczyłem. I oni straszyli w bibliotece, że kary są pieniężne za nieoddawanie w takiej publicznej bibliotece i się bałem oddać po prostu, ale chyba kiedyś w końcu odniosłem i tam zapłaciłem 6 zł, ja trzymałem kilka miesięcy tą książkę, ale kiedyś 6 zł, chłopie, to były takie dymy, no ale odniosłem 6 zł w plecy, do tej pory to czuję. Do tej pory czuję stratę. Sadgę. Do tej pory strata jest odczuwalna. Gdzie ten korki? Tam? Nie! Co mnie widzi? Co mnie widział? Dobrze. Dzięki bardzo, Shino. Witam. Dzięki za 2 miesiące. Jaką X-y Star Wars wypożyczyłem? No ja w szkolnej wypożyczyłem. Wypożyczałem jakieś rzeczy w szkolnej, ale oddawałem. Pięć złotych teraz szkolny kibel, a kiedyś publiczny kibel, a kiedyś się dużo miało. Chłopie, jak ja bym zobaczył publiczny kibel, to by mi się chyba na ścianę tego kibla wolało odleć niż zapłacić te 5 zł. Chłopie, porypało cię? 5 zł za klopa? To dużo jest. Czy w Gdańsku kosztuje taniej? Jak na turystach koszą. Ja mam takie komiksy Dragon Balla. Nadal, ale mało. Ale da się kupić nadal. Dość tanio. Boże, ile oni biją. Ty żyjesz to Mirelią? Sorry, to pytanie było na wcześniejsze. Ok.
Ja pierdzielę, jakie DMG. Dobra, nara, pieprzę cię. No te komiksy Dragon Balla zarąbiste były. Lepsze w sobie niż w tych czasach, niż bajka, bo tej bajki to się nigdy nie dało w telewizji obejrzeć wszystkich odcinków. A poza tym szmata w dupę mnie zabiła. A poza tym szybciej leciało, bo nie było tych pieprzenia 7 godzin, że z nich zara planeta wybuchnie, tylko się normalnie czytało te komiksy i nie było cenzury. Nie mogę, Rejem, co ty piszesz? Widzicie? 35 minuta full build, dopiero! A w tamtym żydowskim Yasuo 35, miałem 6 itemów. Kumasz? Kumasz to? 6 itemów! A tu co? A może nie? Perfect staty? A bo to Jean, dlatego. Tak musi być już na Jeanie, wiesz o tym? Więc po prostu jest OTP Jeana, się wczuwa, robi cosplay. Perfect zawsze. No ja w szkolnej bibliotece też zawsze Gladiatusa klikałem i tak dalej. Się chodziło przesiadywać. Akurat dobre relacje między tą panią od biblioteki, gimnazjum. Się na tych kompach zawsze siedziało, ile się chciało i luj. Szmato! No czy ja muszę umierać znowu? No nie mogę! Ja pierdzie! No co ty robisz? Popsujesz perfect KDA na Jeanie. Nie robisz cosplayu już. Happy Adventure, stację. Starą gierkę z PC-ta? Nie wiem co to jest. O może wiem, tylko nie pamiętam. No ja na przerwie się logowałem i Gladiatusa klikałem. Pamiętam. W gimnazjum. To niezłe były czasy, no. Dużo ludzi wtedy grało. To pół klasy grało w Gladiatusa. Wszyscy musieli w tą grę grać. Bo nic innego nie było. Dupa, nic innego, jak Gladiatus działał, to się grało. Kurde, tym Jonę trochę troluję, bo zamiast grać to zgadamy, ale Luistin. Plemiona od zera do dupę mistrza i luj. O, moje objęcia wpadły, jak miło. U was tylko pinball był? No to dupy jakoś. U nas normalnie się tego robiło, co się chciało. No gdzie ten spoceniec? Dawaj, walgo mnie w nerwia ten chłop. O, 3666, widzicie? Robi cosplay znowu. Gina, perfect musi być. Dawaj tego spoceńca, mnie irytuje ten Velkos. Amazonie, to luj. Nie ma co się wbijać, tak nie odda to. Jaką gierkę z dzieciństwa najlepiej wspominam?
Nie wiem, ciężko powiedzieć. Crash Bandicoot chyba. Czy jak to się mówi? Ja to mówiłem kiedyś na to, więc na to dalej tak mówię. Sorry widzą. Giga sorki, o. Błagam, nie zabijajcie. Nara, w tyłpę. O, R-kę już mam. Reseterki zarąbisty, zadziałało, widzieliście? Dwie R-ki w jednej walce, iluj. Kapitan Pazur to bardzo trudna zawsze gra, bo ja tego nigdy nie przeszedłem poza tym streamem, co po jakiś czas temu, co pierwszy raz w życiu przeszedłem tą grę. Nawet nigdy tak daleko nie doszedłem w tej grze, jakoś do połowy gry, max. Nie wiem, gry z Playki jedynki chyba najlepiej wspominam, bo najwięcej grałem na Playce jedynce, jak byłem mały. Jakby na Pegasusie, ale tamte gry to się nawet nie wiadomo jak się nazywały. Wszystkie były, wiadomo, Zatoki. Przecież wtedy się to normalnie kupowało. Czy mleko rozdawali w podstawówce? Był taki okres. Ale to chyba na sam koniec podstawówki. Tak to z dupy trochę było. Ja pierdzielę, no nie wyrobię. No nie mogę! No tak nie oddaję! To ciągle kogoś ubiję i padam. No już mnie to irytuje, no. Gdzie Phantom? Były te mleka pod koniec podstawówki, pamiętam, przez chyba... Albo w piątej klasie przez rok, albo w szóstej. No ja też zbierałem te mleka, bo ludzie nie chcieli tego pić. A ja lubiłem to pić, iluj. I se piłem. I za friko. A u was to było? U was w podstawówce mleka się podkładało pod koło autobusu? Pamiętam, że zimne to mleko było zawsze, fajne. No ale dużo tego mleka było, pamiętam. To jest po kilka kartonów można dziennie było pić, bo tego ludzie nie chcieli pić. Ludzie po prostu zostawiali i tak dalej. Odkładali to. W sumie mnie to dziwiło. Nie wiem, czemu tego nikt pić nie chciał. Już jakieś gówniane było. Ja to piłem, dupę, teraz taki jestem. Porypany. Sadgę. No nie wytrzymam! No kurde! No pieprzona Vayne! No zabiłem kogoś i padłem. No w dupę 11 denów. No tak, duch Sparty u mnie właśnie to samo. A nie czek, stypisz? Parę było, no to niezłe dymy były. No tak, Rukaszy, to chyba każdy nadal tak robią ludzie. Właśnie u mnie chyba też były truskawkowe mleka co jakiś czas, ale chyba krótko były. Chyba musiały być droższe, bo były potem tylko zwykłe. Do tej pory ja mleka bardzo mało piję, tak się w ogóle. Tylko jakieś, jak mleko, to w jakiś tego. Jak kupię sobie czekoladowe. A tak to nie piję. Ale parę lat temu normalnie się mleko już szyję. Płatki jadłem regularnie. I tak dalej. Sojusznik pokonany. Seryjny zabójca. Boże, nie padłem, a kogoś zabiłem, nie wierzę. Patrz, pół cooldownu. To jest piękne. Oddaję.
Fajna gierka ogólnie, se gadamy, chilluje bombę. Gierka jest. Kto tam żyje? Poceniec? Kurde, fajnie byłoby to gówno ubić. Pewnie Zoni nie ma, bo on wrócił z walki. Kurde, mam nadzieję, że nie ma Zoni. On cofnął. Pewnie będzie topa odpuszowywała, nie bota. Kurde. Lipa. No nie mogę tej szmaty złapać. Fajnie. Strasznie dużo biją. Fajne to jest. Że tyle się bije w tym presezonie. Wszystko, wszystkich i tak dalej. Liga ogólnie się tak waha według mnie. Że raz jest, wiecie, wszyscy są tanki. Nie ma sensu niczym innym grać. Walki trwają 10 lat. A potem jest era one shotów. Wszystkiego, wszystkich w dupę, czymkolwiek. Nie opłaca się niczym innym grać. Wszystko się one shotuje. Jak już za bardzo się one shotują, znowu tanki pieprzone. Pieprzyć. Boże, jak bije ten korki. A bym się wpieprzył w nich, ale tam nikogo nie zabije. Sadgę. Ten ma zonie, ta ma bańkę. Sadyniaś. No i więc na hita mają wszyscy. Ja ich też, ale żeby to zrobić. Padnie, padnie, padnie zaraz. Nie padł. Ty, albo jak ja nie żyję, to nie mam Eldera, dlatego nie dopaliło tej Vayne. Ja pierdziele. Gdzie sens? Nie ma, właśnie dlatego do dupy idzie. Zajem tym smartym, to ładny teamy. Ja aż takiego hardcore'u nigdy nie miałem. Jak ty piszesz? Tak to wygląda ta gra twoja? Nie znam jej. Jakaś musi być chyba prehistoryczna ta gierka fest. Dawaj, one shotuj to gówno. Wejniaste. Dobry ten Yone, ale... To bardzo troluje, bo mam trochę wypieprzony, już se gadamy i tak dalej. Tak do tej 40, no do 35 minuty, to było niezłe oro. No teraz to zabijam kogoś i padam, zabijam, padam. Ciągle. No nie padła, w dupę, no nie mogę. No już nawet nie zabijam. Ja pierdzielę, no! Ja nie wiem, od czego ja umarłem? Od czego ja w dupę umarłem? Od czego ja
Od paczki? 800 DMG. Więcej niż czymkolwiek. Co mi poda? Pegra? Z czym się to skaluje? Ty, kończą nas. Bo no nie obroni, nie obroni. Oni mają barona? No to mogą. A nie, dobra, minionów nie mają. O, mają miniony. Ojojoj, chyba zły moment na bitę. Bo teraz byście we dwóch byli. Ale oni są spoceni, ja pierdziele. My 25 minut się z nimi bawimy. Dobra, luj z tym. Fajna gierka, no, fajna giereczka i tyle. Nie wiem, Rukaszu, takie historie z podstawówki to ja bym nie wierzył w takie rzeczy nawet. Bo to takie głupoty prędzej. A dam dla tego Gina, chociaż to w Szywanku chyba najlepiej był. Ja stuka prawie zrobiłem. Będąc takim gównem. Słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę